Kto tutaj jest? Jest i Tomasz. Po bardzo długiej przerwie. Mamy już marzec, połowę marca. A to mój pierwszy wypad na rybę dopiero w tym roku. Nie udało się. Andrzej z Kamilem już byli 2 tygodnie temu na rójstu. Złowili tylko szczupaka, widoki. Nic poza tym. No i ja w końcu mogłem pojechać na te ryby. No i ponieważ kończyliśmy sezon na rójstu, to nie chciałem rozpoczynać go też na rójstu, skoro stwierdziłem, że pojedziemy na inne łowisko, trochę się muszę sprzychylić. No i jestem w takim łowisku, które się nazywa łowisko Kuklówka, jeszcze nigdy tutaj nie byłem, to jest zagrodziskiem mazowieckim. Nieduży zbiornik, no jakieś ryby tu są, widziałem, no i chciałem spróbować czegoś innego. To chyba w zeszłym roku mówiłem, w ubiegłym sezonie, że pojeździmy po jakichś innych miejscach, zobaczymy. Inne miejsca popróbujemy, więc jesteśmy, zobaczymy co tu się uda złowić, czy się cokolwiek uda złowić. No, cel na dzisiaj to wiadomo, no, złowienie czegokolwiek, jakiejkolwiek ryby, jakiejkolwiek branie. Aczkolwiek jest zimno, wypakowuję graty za mną, mój karpiowóz uruchomiony do boju, no i lecimy z koksem. Dobra, zanim powiem Wam cokolwiek o łowisku, tu gdzie przyjechałem, coś Wam powiem później na ten temat, to co my tutaj dzisiaj wymyślimy. No jest zimno, w nocy nie było przymrozku na szczęście. Ale woda, bo już namoczyłem wstępnie tutaj miks taki peletowy, metod mix, może miks peletowy, metod mix i pelet 2 mm, tak nie za dużo tego, zaraz to dojdzie, to już zrobiłem wcześniej. No w razie, nie wiem, niepowodzeń, takowe mogą być dzisiaj, to będziemy próbować łączyć jedno z drugim, a jak nie, no to coś wymyślimy, mam trochę tych grabów z sobą, więc coś tam będziemy myśleć. No kulkę zaczyna dzień dobry na pewno na kisłe masło Marosa, potem spróbujemy na różowe, zresztą wędki będą chyba 3, więc no na każdym coś innego. Na razie tak to wygląda, zobaczymy co będzie dalej. Tu mam moje graty, więc trochę tych rzeczy mam, wszystko tak na szybciutko łapałem z garażu, w ogóle jest godzina 10, więc to taki bardzo szybki wyjazd dzisiaj. Wiadomo, bez względu na to, czy ryby będą brały, czy nie będą brały, powinno się zacząć od podbieraka. A ja co zrobiłem? Wszystkie 3 wędki zarzuciłem, a podbierak leży w samochodzie. Dobra, zanim ocenimy, czy tam ja ocenię to łowisko, to wiadomo, warto by tu przyjechać więcej niż jeden raz. I na pewno w innej opinii porze roku. No ale dobra, zacznijmy od tego, co tu jest. Jak to wygląda? Opłata 20 zł w tygodniu. Bardzo, bardzo niewiele, naprawdę. W weekend 3 dyszki. Nie zapytałem sobie, na ile wędek mogę łowić, no tak jednym sobie mówiąc rozstawiłem sobie 3, ale w regulaminie nie widziałem, żeby było ograniczenie na dwie wędki. Okej, dobra. Mam bardzo fajne miejsce, pokażę Wam, nie wiem czy się uda przerzucić tak kamerę. Udało się, patrzcie. Można spokojnie podjechać samochodem, zjechałem sobie na dół, jestem w takim dole. Niestety obok jest droga, słychać te auta jak jeżdżą, ale to nie ma znaczenia. Tu mam dość dużo miejsca i tak, tu postawiłem sobie pierwszego federa, tu sobie postawiłem drugiego federa, obławiam tę część tutaj przy trzcinkach i tam jeszcze z drugiej strony, o, tu jeszcze postawiłem sobie wędkę karpiową, tu jest dużo trzcin i tu znowu wędkę, znaczy gdzieś zarzuciłem to w tamtą stronę, tam blisko tych trzcin, muszę chyba ją przestawić tą wędkę głębiej, bo mam wody, buty wodoodporne, więc wejdę głębiej, bo mi te trzciny tutaj z prawej strony przeszkadzają, ta żyłka jest bardzo blisko. Gdyby było jakieś branie, to możliwe, że ta ryba by uciekła właśnie tam, bo tam jest takie zakole. Czyli tak, tu jest miejsce, gdzie jestem, bardzo dużo tego miejsca. Jak widzicie, tu jest samochód, trochę oddalimy. Tu chyba jakieś grille można urządzać, bo jakieś resztki zostały. Tam jest stanowisko po drugiej stronie, przybliżymy, jest. Następne jest, no może z tej strony będzie lepiej widać, bo idziemy do wody. Następne jest tam, zakrzę za tą trzcinką, ale widać, jest tam. O, tam jest. I tam są jeszcze takie z drugiej strony piaszczyste plaże. Tam też można zejść na dół, autem można podjechać, widzicie tam po drugiej stronie, czyli to jedno. To jedno tam obok i tam jest jeszcze chyba pomost, dobrze mi się wydaje, w tamtym sensie. Sorry, że tak paluchem pokazuję, ale tak mi najłatwiej. No i tutaj jest tego placu bardzo dużo, tutaj powiedzmy z takim Andrzejem i Kamilem bez problemu byśmy się pewnie rozstawili, każdy by sobie przyjął jakieś stanowisko, być może no, jeden by stanął tu, drugi tu i trzeci tu, oczywiście wszędzie musielibyśmy mieć po dwie wędki. Dobra, czyli dwa federy, jedna karpiówka, tradycyjnie dzwoneczki, żeby
nie musiał siedzieć i patrzeć na to wszystko. Przeglądniemy w ogóle swoje stany. Całą zimę nie zaglądałem, nie wiem co mam tak naprawdę. Wielu rzeczy nie dokupowałem, aczkolwiek mam pewne rzeczy, które gdzieś tam kupiłem. Jakąś tam procę, jakieś inne bariery. Ale co, w sumie jak ryby nie będą brać, może tak się zdarzyć i pewnie tak będzie, to rozstawimy mój nowy parasol wędkarski. Dostałem w prezencie, bo wiecie, z tamtym był problem ogromny, ciągle się składał. No i mam go tutaj na górze w aucie. Zaraz go wyjmę i spróbujemy go rozłożyć. Powiem wam, co to za parasol, ile kosztował, choć w sumie chyba nie bardzo pamiętam, bo to nie ja go kupowałem. No dobra, po 15 minutach, po 20 minutach, z czego jestem bardzo zadowolony, bo bardzo szybko mi to poszło. Wszystko wygląda tak, czyli wędki są na miejscu, jedna, druga, tam stoi trzecia, fotel, no i ten wspomniany parasol, bo tamten to już dramat był. To jest parasol Jackson, jak tam kto chce. To jest ten o średnicy 3 metry, on się chyba nazywał KZS45, coś takiego. Wysoki, materiał już jest, od razu widać, że jest lepszy niż w tamtym Yorku, którego nikomu tego York Forest nie polecam. No zamki jak zamki, wszystko wyjdzie w pranie, zobaczymy jak to będzie działać. Zalet, tu jest ta szybka taka, no wszystko jest na razie powyginane, bo to wszystko było poskładane. Pierwszy raz go rozłożyłem, ale pod spodem jest moskitiera, da się to odpiąć. I tu macie siateczkę, więc to już jest dużo ułatwienie, bo w tamtym w lecie to było po prostu, gotował się człowiek. Po bokach są dodatkowe okna, tutaj są tylko te szybki, nie ma moskitier. No i w środku z drugiej strony właśnie też jest okienko i tam też jest moskitierka, czyli można sobie zrobić przewiew w wakacje, znaczy ogólnie w ciepłe, gorące dni, czy tam upalne. Wygląda tak, no tutaj leży kołyska jeszcze, ale nie będę jej nawet rozkładał, nie ma sensu, chyba wystarczy pod sama mata. I tu też można otworzyć to okienko i też jest siateczka, czyli moskitiera pod spodem. No i zobaczymy jak się będzie. Na pierwszy rzut oka wygląda nieźle. No bardzo podobno, wiadomo, do tamtego. Jedyne co mnie najbardziej wkurza, wszyscy producenci tych parasoli, ludzie, na litość boską, naprawdę wyłączyło mi się. Ludzie, czy nie jesteście naprawdę w stanie dać czegoś innego? Przecież to jest jak zapałka, giętkie, to się lekko wygina, to wchodzi jak masło w podłoże, to nie ma prawa utrzymać parasola. Patrzcie, no pierwsze co zrobię, to wiadomo, że z tamtego zabiorę te śledzie, które sobie kupiłem w Decathlonie. One są, nie wiem, no 5 razy grubsze i przynajmniej stabilizują ten parasol, a to jest naprawdę dramat. Jedyne pocieszenie to takie, że jest w komplecie jeden w gratisie, jakby wam zginął. No ale no patrzcie, no ja to wbijam tutaj, nie wiem czy to się uda, kurde, jedną ręką tak zrobić, bo to mocowanie też jest takie trochę tutaj w tym miejscu dziwne. Ten, o Boże kochany. Czekajcie sekundę. Dobra, przełożyłem to. No i to przecież jakbym zapałkę wbijał. No to już się parę... O, no i to jest lekkie pociągnięcie, wchodzicie i jest po prostu... No lipa, no ludzie, no kochani, no można by to przecież naprawdę parę groszy, nie wiem, więcej, żeby ten parasol kosztował, ale dać te śledzie, no to się naprawdę nie nadaje, no. To jest dramat. No ale cóż, no na dzisiaj musi tak być. Znaczy mam w sumie chyba gdzieś tamte elementy, więc zaraz poszukam, bo chyba przywiozłem ze sobą i wymienimy od razu. Odciągi na górze da się tam jakieś zamontować, jest tam oczko, ale to dzisiaj tego na pewno nie będę robił. Chciałem tylko rozłożyć, zobaczyć jak to wygląda. No jest nawet nieźle, no. No zobaczymy jak się będzie sprawował, bo tamten oczywiście przeszywałem samodzielnie. Samodzielnie przeszywałem go na maszynie. O tak sobie to wygląda, 3 metrówka. No więc na te szybkie jakieś tam wypady przed deszczem na pewno da radę, bo jak skoro tamten nawet beznadziejny dawał, to i ten da radę. Takich gadżetów jeszcze nowych przez zimę. Taka proca do peletu. I taka rureczka. Co to jest? Jakiś Xtreme 500. To kupiłem w Decathlonie. Kaperlan. Nie wiem, za jakieś 4 dychy, może 50, nie wiem, 39,90 albo 49,90. No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, czy można peletem tym rzucić. To ma chyba średnicę 20 mm. No i zaraz porzucamy. Tu jest taka rękojeść. Nie brałem tej kobry, bo ta kobra naprawdę tam trochę się różni. Niewiele tak naprawdę tym, że można te kulki od spodu tu wkładać. A kosztuje ponad 250 zł. O, zrobiłem coś takiego. Wrzucimy tutaj. Zobaczymy jak to się w wodzie zachowuje.
ścigać w ogóle? Proszę Państwa. A jest tam różowa kula. Pelet się obsypuje. Kuleczka jest na wierzchu. Poczekamy, zobaczymy jak to będzie dalej. No, pelet się już rozsypał. No i ten tersik jest tam na górze. Jest takie piaszczyste dno. Dobra, teraz to samo zrobimy z tym miksem. Metod miksem. Wrzucimy i zobaczymy. No, chyba dalej wrzuciłem. Ta plama, bo tutaj widzi się palec został. Jest. I poczekamy. Podszedłem bliżej, bo tu jest możliwość, bo ten miks się już rozsypał. Kula jest na środku. Minęło za 2 minuty. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Ale on się tam wydostał z tego, tej zalęty. No i tam sobie dynda tuż nad nią. Też mocno bardzo docisnąłem. Co tam, mili Państwo, przez godzinę nic się nie zmieniło. Przerzucam cały czas te wędki. Z pozytywnych rzeczy może być tylko to, że widać było parę takich oczek na wodzie, może paręnaście w kilku miejscach, więc gdzieś ta ryba chyba lekko ruszyła. Woda jest bardzo zimna, ma dosłownie kilka stopni. Zaraz w ogóle wyjmę termometr i sprawdzę, ile dokładnie, ale nie sądzę, że miała więcej niż ze 2-3 stopnie. No i co? No i tyle. Kręcę się. Zeżarłem tort. No i nic, czekam. Niestety jak ryby nie będzie, to też jakiegoś dramatu nie będzie. Po prostu najważniejsze, że udało się w końcu pychać na ryby, bo już nie mogłem wytrzymać. Wisieć w domu. I w sumie takie lekkie zapoznanie też się przyda z tym, co jest. Co może jakieś uszkodzenia powstały w zeszłym sezonie, a nie zwróciłem na to uwagi. No, rozłożyć ten parasol się udało przynajmniej. Też pozytyw. Zobaczymy jak będzie służył, czy będzie dobrze działał i chronił przed deszczem. No ale jeszcze przyjdzie na to czas. Powiem Wam tak, obszedłem ten parasol tak dookoła, dobrze się przyglądałem. Powiem Wam, że nie widzę żadnych większych, nie żadnych jakichś niedociągnięć, no za wyjątkiem tych śledzi. Wszystkie nicie, te szycia ładnie wyglądają. No on jest taki pozaginany teraz, ale musi się przecież porozciągać i najlepiej to jakby na jakimś deszczu zmógł, to by nie było widać tych załamań. Ale co mi się podoba, to właśnie ta rzecz, to tamten od razu w środku widać, że tu są graty. Więcej miejsca niż tamtym, ale ja tutaj swobodnie, jest wyższy niż tamten. Zobaczcie, ja się w ogóle nie schylam. Przełączymy kamerę. O. Mogę go obejść, patrzcie, dookoła.
w ogóle się nie schylając, więc naprawdę jest sporo tutaj miejsca i dużo tego w środku. Tu spokojnie teraz dwa fotele i graty wchodzą, tam to się trochę ściskaliśmy z Andrzejem, ale tutaj będzie dużo, dużo lepiej, na pewno. No i jeszcze to okienko, z tyłu Wam pokażę. Przyjdzie. O, i tu też jest suwaczek właśnie. I jest ta moskitiera, bo nie wiem, czy wcześniej pokazywałem, a jak nie, to ona tu jest. No, będzie fajnie właśnie w ciepłe, gorące dni otworzyć to. O, nawet jedną ręką można to spokojnie zapiąć. Więc nie wygląda to najgorzej. Dużo miejsca, obszerny. Okienka dwa. Z przodu po boku, jedno po środku. Też się oczywiście to rozsuwa, tak? Jest moskitierka. Nie będę tego robił. No, wymienić tylko śledzi i zobaczymy. Ale wydaje mi się, że będzie bardzo w porządku. Nie będę musiał taszyć namiotu na, powiedzmy, jakieś tam jedno czy dwudniowe nawet wyprawy, więc pozytywnie na razie oceniam ten oto egzemplarz Jacksona KZS 045, jak dobrze pamiętam, 3-metrowiec. No, pojawiają się oczka gdzieniegdzie, coś tu sobie pływa tutaj, nie wiem, czy to będzie widać tutaj za trzcinką. Tu mam właśnie rzuconą tą środkową wędkę, bo teraz przerzuciłem na takie bardzo, bardzo bliskie odległości. Ale cały czas coś tutaj sobie pyka. Ja tu rzuciłem 4 pelety, takie małe, znaczy małe, duże. Tam też rzuciłem kilka, no i pod skarpiówkę też. Dosłownie po 4-5 sztuk maksymalnie. I coś tutaj podeszło. Sensacja, przerzuciłem. Może nie do końca sensacja. Ale było branie, było szarpnięcie i to, kurde, zanim dobiegłem, bo byłem akurat drugą wędkę przerzucałem. To ładnie, ładnie tego federka to wygięło, czyli coś tu się rusza. Kurde, no coś tu się dzieje, no. Ta szczytóweczka od czasu do czasu tam zadrży. Ale pewności brak. Mi czasu braknie, ale było drugie branie. Może do tej 18, jak tu zostanę, coś się uda złowić. Na oba brania były na skisłe masło. Z tego samego miejsca mniej więcej rzuciłem jakieś 20-30 metrów od brzegu. Zmieniłem kierunek w ogóle tutaj na środek mniej więcej, tak jak ten cień. No i stamtąd miałem dwa brania, ale takie no niezdecydowane. To i pierwsze było, owszem, było nawet niezłe, no ale kurde, ja byłem z skarpióweczką tam. Zastawiałem ją i zanim dobiegłem, to już to wszystko się skończyło. A drugie to było takie pociągnięcie parę razy i koniec. Wyciągnąłem teraz, przerzuciłem jeszcze raz. No ale no coś tu się niby zaczyna dziać. Tylko nie wiem, czy mi czasu starczy. Ja to sobie tam urzęduję, muzyki słucham. I ogólnie bardzo miło spędzam czas. No i co? Godzina już jest trzecia. O, za 25, czwarta. I oprócz tych trzech branic teoretycznie nie wydarzyło się tu nic konkretnego. Już złożyłem nawet ten parasol. Tak naprawdę no bardzo wygodne to miejsce jest, że tutaj jest, można wjechać sobie samochodem. Mam wszystkie graty praktycznie za wyjątkiem wędek i fotela złożone. Więc bardzo szybko się stąd będzie można ewakuować. No zostanę oczywiście dotąd, dopóki będzie w miarę widno. Nie wiem, tam pewnie po 17 już słońce zajdzie. No, nie sądzę, żeby się coś tu dzisiaj udało złowić. Nie jestem jakoś tam strasznie zawiedziony, bo najważniejsze było to, żeby wyjechać w ogóle poza miasto, żeby pojechać na ryby, w końcu te wędki gdzieś tam rozpakować. No, jeszcze przyjdzie czas na łowienie ryb. Na pewno tutaj jeszcze przyjadę i przyciągnę tutaj Andrzeja. Przyjedziemy sobie też gdzieś chyba w jakimś tygodniu, bo sądzę, że w weekend nie jest tych dużo, za dużo tutaj tych stanowisk, więc może być to oblegane. No, co tam więcej mogę Wam ciekawego powiedzieć? No, w sumie to nie wiem. W zeszłym roku też, mniej więcej o tej samej porze, gdzieś w marcu,
rozpoczynałem wędkowanie, wtedy byłem na Okoniu i też nic nie złowiłem. Była ładna pogoda, tam oczywiście woda dużo głębsza, więc tam woda dużo zimniejsza, te ryby wolniej się ruszają. O, nawet tutaj teraz coś się spławiło. Widziałem tu wcześniej takie stado, ja wiem, z 50, może więcej, chyba takich małych płoci. Chciały tutaj dopłynąć do tej zanęty, co tutaj pozostała po tych czestach, ale widziały, że ja się tu kręcę i tak nie miały ochoty do końca podpłynąć. Więc gdzieś ta drobnica się już tu kręci. Ja nie wiem, jakie tutaj do końca są ryby, chyba karpy i armury na pewno. A co innego, to nie wiem. Może jakie leszcze tu są i te leszcze mi tak atakowały wcześniej tak dwa razy. Bywa i tak na rybach, że nic nie da złowić. Ja już tak miałem w zeszłym roku też zera. O, przerzuciłem się z papierosów na Aikosa. O wiele lepiej się z tym czuję. Już się prawie ściemnia, godzina jest za 10:18, już księżyc tam za mną świeci, karpiówka złożona, no cóż, nie wyszło, nie wypaliło, jeśli chodzi o ryby, na pewno na plus to, że udało się pojechać na te w końcu w tym roku, pierwszy raz, woda zimna, ja tam mówiłem, że ta woda ma około 2 stopni, ale mierzyłem w międzyczasie tutaj no, na tej płciźnie. Ta woda w pewnym momencie, kiedy było świeciło słońce, miała 6 stopni, ale nie sądzę, żeby na całym zbiorniku było tyle. Jakieś te ruchy ryb było widać, 3 te brania były. Jedno takie bardziej konkretne, 2 takie, takie se. No i nic poza tym. Karpióweczka już złożona, nie wiem czy powiedziałem, zostały tylko 2 federki, praktycznie wszystko mam już spakowane, za wyjątkiem fotela. Powiem wam, że bardzo dogodne to miejsce jest tutaj, że można podjechać samochodem, rozpakować się, nie trzeba się właśnie zastanawiać, żeby to nosić wszystko, rozpakowywać, zapakowywać. No to jest na duży plus. Na duży plus tego łowiska na pewno to, że cena to tylko 20 zł w tygodniu, w weekend 30, tak jak mówiłem. Doba nie wiem, wiem, że można. Ciekawe jakby było, będzie tutaj no w okresie już tam letnim. Możliwe, że tutaj się pojawimy z Andrzejem, że go namówię, żebyśmy tu przyjechali na nockę posiedzieć. No fajnie, fajnie tak. W miarę kameralnie tutaj, choć tylko ta ulica tutaj za mną jest, no, która gdzieś tam emituje te swoje hałasy. Wiadomo, że się jest gdzieś blisko drogi, ale można w sumie o tym zapomnieć i odciąć się trochę od tego. Samo łowisko, no nie mogę go jakoś tam zbytnio a propos ryb oceniać, no bo jest za zimno jeszcze na to, ale na pewno tutaj jak przyjedziemy, to powiedzmy drugi raz, to będziemy mogli powiedzieć, czy faktycznie jestem ja takim słabym wędkarzem standardowo, czy jak to jest z tymi rybami tutaj. Na pewno są, widziałem jakieś zdjęcia. Oczywiście nie ma tu jakichś kolosów, nie wiadomo jakich, ale takie ryby do 10 kg widziałem na zdjęciach, więc na pewno one to są. No dobra, cóż, żegnam się z wami, dzięki za oglądanie. Pierwszy raz w 2020 roku za nami. No i oby następna wyprawa była bardziej owocna. Gdzie to będzie, nie wiem. Kiedy to będzie, też nie wiem. Może w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, teraz mam bardzo dużo spraw na głowie, dużo, dużo obowiązków w pracy. No i jak będzie, to będzie. No i plus ten nieszczęsny Andrzej, który może jeździć tylko w weekendy,
czego ja no za bardzo nie lubię, więc no zobaczymy jak to będzie. Także dzięki, elo, strzała, cześć i czołem i kluchy z rosołem.